Siemano, moi drodzy, mam dzisiaj dla Was trzy przepisy na maseczki z glinką. Troszeczkę inne niż robimy zwykle. Będzie potrzeba kilka składników ze sklepów z surowcami, ale takie proste maseczki już były wiele, wiele razy wcześniej, także dzisiaj robimy małe urozmaicenie. Zaczynamy od maski z glinką białą. Tutaj będzie oczywiście potrzebna glinka biała. Wszystkie ilości podałam Wam na blogu jak zwykle. Hydrolat z rumianu szlachetnego, ekstrakt z nagietka, do tego olej konopny i olej z Sasha Inchi. Zastępniki tych olejów i innych składników również zostawiłam Wam na blogu. Tak jak zawsze. Zaczynam od połączenia suchego ekstraktu z glinką. Nie może być tutaj ekstrakt płynny, bo to trochę inaczej wtedy by się nam zachowywało. Następnie dodajemy hydrolatu i zaczynamy to mieszać. I to jest super rada dla początkujących. Jeżeli chcecie łączyć glinkę z olejami i z hydrolatami albo z wodą, to zaczynajcie najpierw od wody czy hydrolatu i dopiero później dodawajcie oleje, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli nie macie wprawy, to zamiast gładkiej maski może wam się zrobić maska z grudkami. I to tylko tyle. Kolejność, w jakiej będziemy dodawać te dwa pozostałe oleje, już nie ma specjalnego znaczenia. I teraz mieszamy to do gładkiej masy, tak żeby właśnie wyszła nam maseczka. Jeżeli chcecie, żeby ona była trochę trwalsza, żeby można ją było przetrzymywać w lodówce przez kilka dni albo nawet przez tydzień, to też na blogu zostawiłam Wam informacje odnośnie tego, jak to powinno wyglądać. Ja lubię, jak ona jest taka rzadka, akurat ta konkretna, ale jeżeli macie ochotę, żeby była trochę bardziej gęsta, możecie po prostu dodać więcej glinki. Następną mamy maskę z glinką różową. I tutaj ja miałam jakąś taką dziwną glinkę różową. Ona nie powinna tak wyglądać. To była jakaś rosyjska, którą dostałam od koleżanki, ale ogólnie ona powinna mieć różowy kolor. Następnie hydrolat lipowy, glukonolakton, gliceryna roślinna i olej jojoba. Jeśli nie lubicie gliceryny, to też zastępniki napisałam Wam na blogu. Tutaj zaczynamy trochę od innej strony, bo mój glukonolakton będę rozpuszczać w hydrolacie. To się będzie łączyło, ale chwilę to potrwa, więc dajcie sobie odrobinę, powiedzmy ze 4 minuty nawet, żeby to dokładnie wymieszać. Następnie dodaję do tego glicerynę i łączę to wszystko ze sobą. Jeżeli chcecie, możecie użyć spieniacza do mleka, ale wtedy czasami robi się piana i to się później trochę ciężko łączy z tą glinką, więc po prostu odradzam. A tutaj specjalnie, żeby Wam pokazać właśnie, że to może być problematyczne, dodałam najpierw tą moją mieszankę, a potem olej i jak widzicie, to już się nie łączy tak idealnie. Jeżeli jesteście bardzo cierpliwi, to spokojnie dacie radę wymieszać. Tu specjalnie zostawiłam ten kawałek. Ja tak szybko mieszam, to nie jest przyspieszone. I da się zrobić idealnie gładką konsystencję, tylko po prostu to wymaga czasu. Następną mamy glinkę Rasul. Maskę z glinką Rasul albo Gasul. Też o tym trochę więcej napisałam na blogu. Tutaj mamy glinkę w płytkach. Koniecznie chciałam Wam pokazać, jak się z taką glinką pracuje, bo to trochę inaczej wygląda. Do tego mam błoto z morza martwego, hydrolat oczarowy akurat w tym wypadku, alantoinę i depantenol. Ta będzie taka bardziej oczyszczająca. Co te maski mają robić, też napisałam Wam na blogu, co powiedziałam już chyba 7 razy, ale zawsze to podkreślam, żebyście tam zaglądali. Zaczynam od dodania alantoiny do mojego hydrolatu i następnie depantenolu. To się łączy bez problemów w sekundę. A następnie dodaję do tego moje płytki glinki Rasul. I to trzeba zostawić nawet tak na 10 minut, bo taka glinka w płytkach musi naciągnąć wody, żeby dało się ją później rozmieszać. Jeżeli jej nie damy tego czasu, to ona nie będzie chciała się łączyć ani z wodą, ani z olejem, ani z czymkolwiek innym, co tam do niej dodamy, bo po prostu te płytki są bardzo, bardzo twarde. I teraz albo można sobie właśnie to zostawić na 10 minut i od czasu do czasu tam wzruszyć, żeby to się zaczęło nam zamieniać w maseczkę, albo można takie płytki wrzucić do moździerza i wtedy zmiażyć je w moździerzu. Czasami się uda, jeżeli nie są aż takie super suche, między dwoma łyżkami, takimi normalnymi do zupy, ale no to już jest różnie, w zależności od tego, jaką macie glinkę. Ja tutaj specjalnie nagrywałam na kilka razy, żeby Wam pokazać, jak ta konsystencja się zmienia. Do tego na sam koniec dodaję moje błoto z morza martwego i zaczynam domieszać. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze cały czas ta glinka jest trochę twarda, bo to wymaga czasu. Ale da się z tego zrobić maseczkę, która będzie miała idealną konsystencję, tylko właśnie tak jak mówię, głównym składnikiem tej maseczki jest cierpliwość najwyraźniej. Tutaj zostawiam Wam jeszcze kilka innych przepisów na moje kosmetyki i vlogi. Ostatnio mamy całkiem fajne vlogi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!